Kim jest wspaniały bohater? Kimś, kto jest nienaturalnie dzielny, męski, heroiczny. Kimś, kto posiada ponadprzeciętne umiejętności, dające mu popularność i uwielbienie. A może kimś, kto jest zwyczajny, miły, ludzki, inspirujący. Taki jest właśnie Yukio Koyuki Tanaka, główny bohater Beka, mojej ukochanej mangi, którą niedawno ukończyłem po raz czwarty. Postanowiłem, że z tej okazji przygotuję materiał o Tanace, by go uhonorować. W swoim filmie przeanalizuję postać Koyukiego, przyjrzę się jego cechom charakteru, przytoczę wydarzenia, w których brał udział, dzieląc je na 5 różnych kategorii. Materiał będzie pełen spoilerów, dlatego jeśli nie widzieliście anime oraz nie czytaliście mangi, czujcie się ostrzeżeni. Gorąco zachęcam do zapoznania się z obydwiema adaptacjami, chociażby ze względu na Yukio, bohatera jakich mało. Oto mój hołd dla jego osoby. Startujemy. Dobre serce, odwaga, troska o bliskich i o Beka. To jedne z najwspanialszych, a może i najwspanialsze cechy charakteru Tanaki. Koyuki wielokrotnie reagował, gdy ludziom z jego otoczenia działa się krzywda. Chłopak wstawił się za starszą panią, której chuligani chcieli wcisnąć podróbkę Rolexa. Przygonił dzieciaki znęcające się nad Bekiem oraz stanął twarzą w twarz z amerykańskimi żołnierzami, którzy oskarżyli Tanakę i jego znajomych o porysowanie ich auta. Yukio przejmował się też losem Ryusuke, gdy ten postanowił dać im nauczkę w pojedynkę. Koyuki dbał także o dobre imię osób, które są dla niego ważne. Gdy jeden z kumpli Hyodo obraził pana Saito, Yukio zabronił mu to robić. Z kolei, gdy podpity Yoshito ordynarnie wypowiedział się o Maho, Tanaka wpadł w gniew i bez zastanowienia uderzył chłopaka w twarz. Tanaka stawał w obronie bliskich, jednak brakowało mu odwagi, by zawalczyć o siebie. Długo znosił prześladowania ze strony Hyodo, kupował mu jedzenie i napoje w obawie, że Masaru powie kumplowi o zniszczeniu jego gitary. Myślę, że Koyuki nie był tak stanowczy, ponieważ zwyczajnie posiadał dobre serce, nie potrafił gniewać się na osoby, które go krzywdzą. Nigdy nie przyszło mu też do głowy donieść na Hyodo nauczycielom. Tanaka nie chciał także angażować w swe problemy Ryusuke i spółki. Chłopaki z zespołu z pewnością by się za nim wstawili, jednak Yukio wolał nie zawracać nikomu głowy. Mimo że Koyuki wycierpiał tak wiele ze strony Hyodo, nie twierdził, iż jest złym człowiekiem, nie umiał go znienawidzić. Poza tym doceniał jego grę na gitarze. Mimo wszystko Tanaka był wielce zmotywowany, aby na szkolnym festiwalu wypaść lepiej niż Hyodo, co w pewnym sensie mu się udało. Kapela Koyukiego otrzymała nagrodę dla najlepszego zespołu festiwalu, z kolei Hyodo dla najlepszego gitarzysty. Yukio zyskał oprócz nagrody także coś jeszcze, sympatię i uznanie niemalże wszystkich uczniów. Tę skłonność do wybaczania obserwujemy również na późniejszym etapie mangi. Gdy Yukio, Sakurai oraz Taira spotkali się z Rejem przy grobie Jimiego Hendrixa, Tanaka był przeszczęśliwy, a miał prawo czuć się inaczej. Minami zniknął przecież bez słowa i to na kilka dobrych miesięcy. Można było odnieść wrażenie, iż Ryusuke zapomniał o dawnych towarzyszach. Te wątpliwości nie zaprzątały jednak głowy Tanaki. Zamiast tego chłopak szalał z radości, widząc swego kumpla w jednym kawałku. Koyuki w podobny sposób potraktował również Maho. Przed wyjazdem do USA Tanaka usłyszał od Minami wiele przykrych słów. Dodatkowo został uderzony. Gdy dziewczyna przyjechała do Seattle, aby odwiedzić chłopaków, Yukio nie chował urazy. Świadczy to o jego łagodnym usposobieniu i dobrym sercu. Przekonał się o tym Ran oraz Eiji. Ran otrzymał od Tanaki Gibsona SG, który należał do jego zmarłego kolegi.
Producent był gotów zapłacić za gitarę, aczkolwiek Yukio nie chciał pieniędzy. Oczekiwał jednak, że Ran będzie dbał o Gibsona. Według mnie Koyuki zachował się niesamowicie. Chłopak miał pełne prawo olać mężczyznę, kazać mu spieprzać, a nawet skopać tyłek. Tanaka pokazał, że jego dobroć i wyrozumiałość nie mają jednak żadnych granic. Pojął to również Eiji, gdy wokalista Bel-Am skrytykował album Becka, nie wróżąc im żadnego sukcesu, Koyuki zachował zimną krew. Zamiast się odciąć, docenił drugą płytę Bel-Am. Powiedział, jaką estymą Ryusuke darzył Eiji'ego. Na te słowa gitarzystę dosłownie zatkało. Eiji spodziewał się riposty lub wybuchu złości, a zamiast tego został doceniony. Koyuki posiadał ewidentną skłonność do poświęceń. Parokrotnie przekonała się o tym Maho. Tanaka nie protestował, gdy dziewczyna chciała zabrać go do wesołego miasteczka, mimo że sam nie znosił kolejek. Dla chłopaka liczyło się to, że może pobyć z Maho sam na sam. Co ciekawe, Minami postąpiła podobnie. Przyszła na spotkanie z podwyższoną temperaturą. Czego nie robi się dla bliskich? Cóż, możemy zaryzykować dla nich choćby własne zdrowie. Tak postąpił Koyuki parę dni przed wyjazdem Becka na Grateful Sound. Tanaka uratował bowiem Ryusuke, gdy rozwścieczony wokalista zespołu Hitode chciał zdzielić go butelką. Yukio przypłacił to podbitym okiem. Uraz nie miał dla chłopaka większego znaczenia. Liczył się fakt, że Rei był zdrowy i że wszyscy w jednym kawałku mogli wyruszyć na festiwal Grateful Sound. Tam Tanaka ponownie wykazał się dobrocią, wręcz pewną naiwnością. Gdy zespół Nikep zaprosił go do wspólnego wykonania utworu Tommy Gunn grupy The Clash, Yukio bez wahania zaufał tłumaczeniu Yoshito. Koyuki nawet nie pomyślał, iż chłopak może go oszukać, tym bardziej, że działo się to chwilę po ich zakładzie oraz, że był zwykłą gnidą. Cóż, na efekty nie trzeba było długo czekać. Występ okazał się kompletną klapą. Yukio zaczął śpiewać utwór White Riot, podczas gdy Nikep grali Tommy Gunn, którego Tanaka nie znał. Wykon rozwścieczył fanów, stawiając Becka w złym świetle. Wszystko z powodu przesadnej wiary Koyukiego w ludzkie dobro. Tanaka zdołał się jednak szybko otrząsnąć po nieprzyjemnym doświadczeniu. W gruncie rzeczy tego wymagała sytuacja. Gdy Chiba obraził się na Ryusuke i opuścił zespół tuż przed występem na festiwalu, Koyuki niezwłocznie ruszył na jego poszukiwania. Tanace nie przyświecała jednak tylko i wyłącznie myśl o konieczności odwołania występu. Przede wszystkim chciał odnaleźć dobrego kolegę, zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku i się z nim rozmówić. Tak postąpiłby tylko prawdziwy kumpel, którym Tanaka niewątpliwie był. Yukio potrafił i nie wstydził się okazywać wdzięczności, szczerze doceniał to, co zrobili dla niego inni. Przekonał się o tym Rei. Po występie na Grateful Sound Tanaka podziękował Ryusuke. Chłopak nie powiedział co prawda, za co dokładnie jest mu wdzięczny, aczkolwiek łatwo się tego domyślić. Koyuki dziękował za wspaniały koncert, za przeżycie jedyne w swoim rodzaju, za to, że Minami wrócił na scenę. Podziękowanie miało także szerszy wymiar. To przecież dzięki Reiowi Tanaka zainteresował się rockiem, zaczął grać na gitarze i nabrał pewności siebie. Bez Ryusuke życie Yukio pewnie by się nie zmieniło, o czym Tanaka doskonale wiedział. Rei był dla Koyukiego kimś niezwykle ważnym. Jego najbliższym przyjacielem był jednak Sakurai. Chłopaków połączyła niesłychanie silna więź, właściwie rozumieli się bez słów. Dodatkowo dzielili tę samą muzyczną pasję oraz podejście do przyjaźni, do życia, mogli na sobie polegać. Saku parokrotnie pomagał Yukio, gdy na cel obrali go szkolni chuligani. Nie odwrócił się od Tanaki, jak uczyniła to niemalże cała szkoła.
Koyuki zawsze o tym pamiętał, a ostatecznie obdarzył perkusistę pełnym zaufaniem. Nic dziwnego, że Tanaka tak bardzo przejął się wyjazdem Sakuraya. Był on niczym ostatni gwóźdź do trumny Beka. Ucierpiało na nim również życie towarzyskie Yukio. Gdy Saku wreszcie powrócił, w Koyukiego wstąpiły nowe siły. Cieszył się, że ma przy sobie najlepszego przyjaciela i może ponownie myśleć o reaktywacji zespołu. Już wkrótce Tanaka przeszedł od słów do czynów. Najpierw zaproponował reaktywację Beka Chibie, a następnie Tajże. Początkowo chłopaki nie byli przekonani do pomysłu Yukio. Jego determinacja, otwartość, pozytywna aura oraz zdolność do pisania dobrych piosenek skłoniły chłopaków do zmiany decyzji. A trzeba przyznać, że reaktywacja zespołu wcale nie była taka oczywista. Taira pełnił przecież rolę basisty w uznanym zespole NC17. Chiba myślał o zostaniu kucharzem, Saku wyjechał, a Rei rozpłynął we mgle. Biorąc pod uwagę okoliczności, ktoś inny mógłby wcale nie podjąć żadnych działań w obawie przed rozczarowaniem. Koyuki odłożył je jednak w niepamięć. Za bardzo kochał Beka, by nie spróbować, by czegoś nie żałować. Postępowanie Tanaki potwierdza, ile znaczył dla niego zespół oraz, że nie warto się poddawać, nawet jeśli sytuacja sprawia wrażenie beznadziejnej. To samo dotyczy trasy po Stanach Zjednoczonych, w której sukces Yukio niestrudzenie wierzył. Tanaka posiadał także niewyczerpane źródło cierpliwości. Chłopak ze stoickim spokojem znosił wybuchy złości Maho. Jeden z takich wybuchów miał miejsce dzień przed wlotem do Stanów Zjednoczonych. Minami wkurzyła się na Yukio z powodu jego złej angielszczyzny oraz Izumi, którą przypadkowo spotkał. Maho nawet uderzyła Yukio i to z pół obrotu. Tanaka wybaczył jednak swojej dziewczynie tak agresywne zachowanie, mając w pamięci jej dobre cechy. Koyuki potrafił zadośćuczynić też za swe gorsze zachowania. Gdy Yukio zapomniał zadzwonić do Maho, co dziewczynę oczywiście rozwścieczyło, postanowił jej to wynagrodzić. Mimo tego, że Beck miał następnego dnia nagranie, Tanaka wsiadł na rower i w środku nocy w rzęsistym deszczu ruszył do swej ukochanej, by ją przeprosić. Gest został oczywiście doceniony. Koyuki ponownie udowodnił zatem, ile znaczą dla niego bliskie osoby, jak nie chce ich zawieść. Podobną sytuację zaobserwowaliśmy nieco później, a dokładnie po śmierci Ediego. Tanaka bardzo przeżył zabójstwo wokalisty. Płakał, gdy Dion Kaufman zagrała akustyczną wersję piosenki The Dying Breed pod tytułem Fast Lane Drive. Piosenki, którą nomen omen zapoczątkowała jego fascynację rockiem. Dodatkowo Tanaka wściekł się na Gaia Sextona, wokalistę Power Gate, gdy ten zaczął obrażać Ediego w trakcie koncertu. Yukio po raz kolejny udowodnił, iż nie pozwoli, aby ktoś szargał reputację bliskich mu osób. Tanaka nie chciał przysparzać nikomu cierpienia. Gdy Maho zaproponowała, że jednak nie będzie studiować w Londynie i zostanie z Yukio, chłopak nie chciał o tym słyszeć. Koyuki zachęcał dziewczynę do wyjazdu, ponieważ pragnął, by się rozwijała, spełniała własne marzenia. W głębi serca czuł oczywiście wielki smutek, bał się rozłąki ze swoją ukochaną. Tanaka przełożył jednak pragnienia Minami nad własne oczekiwania, co jest godne podziwu. Zgoda na wyjazd Maho to z pewnością jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką Yukio został zmuszony podjąć. Pracowitość, wytrwałość, chęć rozwoju i odporność na niepowodzenia. Gdyby nie te cechy, Tanaka nie znalazłby się w Beku i nie osiągnął z nim żadnych sukcesów. Pracowitość Koyukiego jest widoczna już na samym początku mangi. Yukio niestrudzenie szkolił się w gitarowym rzemiośle. Nie zważał na to, że jego palce krwawią z powodu ciągłej, intensywnej gry. Nastolatek nie chciał bowiem zawieść pana Saito i zawalić występu na lokalnym festiwalu.
Stanowczość i trwanie w swych postanowieniach to także jeden z większych atutów Koyukiego. Chłopak postanowił pracować u Saito przez długi czas za darmo, by odpracować koszty naprawy gitary Reya. Postanowienia dotrzymał, chociaż kosztowało go to wiele wysiłku. O sile charakteru Tanaki świadczy jeszcze inna sytuacja. Yukio nie załamał się, gdy Rikia, kumpel Hyodo, rozwalił na jego oczach dopiero naprawioną gitarę akustyczną Ryusuke. Zamiast rozpaczać, Koyuki sięgnął po Gibsona pana Saito i zaczął ćwiczyć jak szalony. Gniew był katalizatorem, który pozwolił mu ciężej pracować, a ostatecznie stać się lepszym gitarzystą. Podobną sytuację zaobserwowaliśmy nieco później. Informacja, że Yoshito wystąpi na Grateful Sound, podłamała Yukio. Uświadomiła, jak ciężko zostać profesjonalnym muzykiem. Zwątpienie trwało jednak tylko krótką chwilę. Chłopak szybko zyskał ponowną wiarę w siebie i w Beka. Przypomniał sobie, że nie ma jednej drogi do sukcesu, zaś niektóre z nich są nieco bardziej wyboiste. Niezrażanie się niepowodzeniami jest kluczowe, gdy gonimy za marzeniami, do czego Koyuki znakomicie inspiruje. Wytrwałość chłopaka okazała się bezcenna także na samym początku trasy po Stanach Zjednoczonych. Pierwsze występy były bowiem kompletnie nieudane. Chłopaki nie potrafili okiełznać presji, nie znali języka angielskiego, mieli problem, by przywyknąć do amerykańskiego jedzenia. Przede wszystkim brakowało im Ryusuke, bez którego Beck utracił znaczną część swego brzmienia. Na domiar złego Tanaka oberwał butelką na jednym z koncertów. Mimo wszystko Yukio nie załamywał rąk, akceptował niepowodzenia, rozumiał, że są dopiero na początku drogi i wciąż mają szansę, aby rozwinąć skrzydła. To żywy dowód na dojrzałość Koyukiego. 2 lata wcześniej Tanaka pewnie by się podłamał, myślał o powrocie do Japonii. 17-letni Yukio był już jednak inny. Tanaka był wobec siebie bardzo krytyczny. Yukio czuł totalne zażenowanie brzmieniem swojej gitary na pierwszym koncercie z Beckiem. Ciągłe pragnienie poprawy napędzało go jednak do dalszej gry i nieustannych ćwiczeń. Podobną sytuację zaobserwowaliśmy tuż po reaktywacji Becka. Koyuki uważał, że jego piosenki, jak chociażby Baby Star, nie prezentują tego poziomu co kawałki Ryusuke, na przykład Human Fly. Tanaka stawiał zespół ponad wszystkim, nawet ponad własnym zdrowiem. Mimo choroby i niemalże 40-stopniowej gorączki, Yukio nie narzekał, tylko stawił się na całonocną próbę Becka. Nie chciał przysparzać chłopakom problemów, tylko dawać z siebie absolutne maksimum, tak jak i oni. Poza tym nie usprawiedliwiał się stanem własnego zdrowia, gdy popełniał błędy. Niewiele osób postąpiłoby w podobny sposób. Osobiście chciałbym mieć w swym zespole gitarzystę z takim charakterem jak właśnie Koyuki. Niemalże analogiczna sytuacja miała miejsce kilka lat później. Pomimo choroby Koyuki wsiadł na rower i ruszył do Ryusuke, gdy ten chciał z nim pilnie porozmawiać. Duża część młodych muzyków boryka się z pogodzeniem nauki czy pracy z grą w zespole. Nie inaczej było z Tanaką. Chłopak próbował jak najlepiej przyłożyć się do egzaminów, jednak miał problem, by poświęcić na to wystarczającą ilość czasu. Jego myśli krążyły wokół zespołu, a noce były zarezerwowane na próby. Zachowanie Koyukiego przypomina o pewnej, bardzo istotnej rzeczy. Jeśli chcemy coś osiągnąć, spełnić marzenie, czasami należy z czegoś zrezygnować, podjąć ogromne ryzyko. Yukio właśnie tak uczynił. Postawił muzykę ponad szkołą. Na tamtym etapie chłopak nie wiedział, czy ta decyzja będzie słuszna. Ostatecznie Tanaka nie dostał się do wymarzonych liceów.
Mimo tego, że Yukio chodził do szkoły, pracował u pana Saito i grał z Beckiem, postanowił zatrudnić się w restauracji jako pomywacz. Wszystko z powodu wymarzonego Fendera Telecastera, którego zapragnął sobie kupić. W efekcie Koyuki nie miał ani chwili wolnego. Chłopak jednak nie narzekał, tylko sumiennie wykonywał swe obowiązki. Do działania napędzała go myśl o upragnionej gitarze. Gdyby można było dzielić się pozytywną energią oraz motywacją, Yukio mógłby obdarować nią całą rzeszę ludzi. Tanaka wielokrotnie pokazywał, ile znaczy dla niego Beck. Jednym z największych dowodów potwierdzających tę tezę jest porzucenie szkoły i dorywczej pracy na rzecz wyjazdu do USA. Z racji tego, że trasa miała trwać aż 2 miesiące, Tanaka postanowił zrezygnować z dalszej nauki, mimo że został mu już tylko rok liceum. Pokazuje to, jak Koyuki bardzo wierzył w zespół i powodzenie trasy. Decyzja nastolatka wiązała się też oczywiście z ryzykiem. Nieukończenie szkoły średniej znacząco obniżało szanse Yukio na rynku pracy. Wokalista zdecydował postawić jednak wszystko na jedną kartę i pójść za głosem serca. Bardzo możliwe, iż zainspirował go do tego Saku, który uciekł z domu, by móc grać z Beckiem. Takie poświęcenie nie mogło ujść uwadze Koyukiego. Obydwaj przyjaciele są zatem siebie warci. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych sytuacja Becka wcale nie rysowała się w kolorowych barwach. By pokryć koszta nagrań pierwszego albumu, Yukio musiał kontynuować pracę u pana Saito oraz zatrudnić się jako sprzątacz-kelner w hotelu. Gdy wliczymy w to jeszcze próby, tygodniowy grafik Tanaki wyglądał bardzo intensywnie. Do działania napędzała go jednak myśl o własnym albumie i ponownej trasie z zespołem FVE. Chłopak ani śmiał się poddawać, tylko wytrwale szedł przed siebie. Pozytywnego nastawienia Yukio nie zmąciły nawet niepowodzenia, jakie spotkały zespół po powrocie z USA. Wykluczenie z Grateful Sound 7, morderstwo Eddiego Lee, wyjazd Ryusuke do Nowego Jorku, nieudana mini trasa oraz rozczarowujący występ w klubie Suzy, od którego mogła zależeć przyszłość Becka. Chłopaki mieli pełne prawo, by zwiesić głowy, a nawet rozważać rozwiązanie zespołu. Mimo tego Tanaka wciąż wierzył w poprawę sytuacji, ufał kolegom zespołu, był przekonany o ich determinacji i muzycznych zdolnościach. Wierzył, że wytrwałe podążanie ku wyznaczonemu celowi przyniesie rezultaty i nie pomylił się. Yukio bardzo szanował fanów Becka. Po koncercie w Manchesterze, wieńczącym angielską trasę, Tanaka wytrwale, z uśmiechem na ustach, rozdawał autografy i pozował do zdjęć. A Koyuki miał pełne prawo tego nie chcieć. Chłopak znajdował się w kiepskim nastroju po sytuacji z Maho. Yukio zachował się jednak niczym prawdziwy profesjonalista i oddzielił życie prywatne od życia zawodowego. Warto podkreślić, że Tanaka miał wówczas 19 lat. Nieśmiałość, kompleks niższości, chłodna głowa i relacja z Maho. Nieśmiałość posiada swoje jasne, jak i ciemne strony. Tanaka parokrotnie przekonał się, iż brak wiary w siebie, pewien kompleks niższości, zwyczajnie nie popłaca. Wystarczy spojrzeć na początkową fazę relacji Koyukiego i Maho. Yukio często czuł skrępowanie w obecności Minami, wystarczy przypomnieć ich pierwszą wspólną noc, zaś jej uroda niejednokrotnie go przytłaczała. Może także z tego powodu Tanaka nie podejmował żadnych działań, aby zbliżyć się do Maho. Przez dość długi czas Yukio zaniżał własną wartość w oczach innych. W efekcie założył zapewne, iż nie ma u Minami najmniejszych szans. Dwie sytuacje pokazały jednak, iż Maho przestaje krępować Koyukiego w takim stopniu co kiedyś. Gdy Tanaka dowiedział się, że Minami obejrzała występ Becka, a nie Belle Am, Yukio uściskał, a następnie pocałował dziewczynę.
Bardzo możliwe, że Tanaka znajdował się wciąż pod wpływem piosenki Slip Out, którą wykonał kilkanaście minut wcześniej. Koyuki, identycznie jak bohater tekstu, postanowił opuścić dołek, w jakim się znalazł, porzucić uprzedzenia i po prostu żyć. Drugie zdarzenie miało miejsce w domu Maho. Podczas jednego ze spotkań z Minami, Tanaka wreszcie się przemógł i objął Maho, co doprowadziło do kolejnego pocałunku. Pan Sakuishi kapitalnie zestawił zmagania chłopaka z obrazem Koyukiego w stroju lotnika, który ma wyruszyć na niebezpieczną misję. Z czasem nieśmiałość Tanaki zaczęła odchodzić w zapomnienie. Według Hyodo, Koyuki zmienił się nie do poznania w trakcie trzeciej klasy gimnazjum. Przede wszystkim chłopak nabrał znacznej pewności siebie, co jest zasługą gitarowych ćwiczeń, pływackich sukcesów, relacji z Maho i grze w beku. W efekcie życie Yukio stało się wreszcie bardziej interesujące, czego pragnął na samym początku mangi. Pewność siebie nie przerodziła się jednak w arogancję. Gdy film o The Dying Breed trafił do kin, Yukio zyskał popularność wśród uczniów swojego liceum. Nie przewróciło mu to jednak w głowie. Koyuki uważał się za normalnego nastolatka, o czym powiedział nawet Maho. Dziewczyna zaprzeczyła jednak jego słowom, sugerując, iż jest kimś wyjątkowym. Yukio zachował chłodną głowę także podczas trasy po Stanach Zjednoczonych. Pozytywny odbiór amerykańskiej widowni nie przewrócił Tanace w głowie. Występ z Mattem w Lizard, wywiady przed kamerami czy w radiu dodały nastolatkowi energii, aczkolwiek nie zaburzyły mniemania o sobie, co mogło mieć miejsce, biorąc pod uwagę jego młody wiek. Kilka miesięcy po powrocie ze Stanów relacja Koyukiego i Maho weszła na inny poziom. Po 3 latach znajomości Tanaka zebrał się wreszcie na odwagę i wyznał dziewczynie miłość. Jak sam przyznał, kosztowało go to wiele wysiłku oraz nerwów. Co najważniejsze, Minami tę miłość odwzajemniła. Dzięki temu Koyuki zyskał dodatkową motywację do dalszej pracy w trudnym okresie dla beka. Relacja Koyukiego i Maho była momentami jednak daleka od ideału. Kość niezgody stanowiła różnica charakterów oraz znajomi Minami, za którymi Tanaka nie przepadał. W efekcie nastolatkowie strasznie się pokłócili i to w miejscu publicznym, a następnie nie utrzymywali kontaktu przez parę dni. Ciszę przerwała nieoczekiwanie Maho, która zainicjowała nocne spotkanie w dawnej szkole Yukio. W jego trakcie chłopak zaakceptował dziewczynę taką, jaką jest. Pogodził się z jej wybuchowym temperamentem. Nie chciał, aby się zmieniała. Był to ważny krok dla przyszłości ich związku i kolejne potwierdzenie dojrzałej natury Tanaki. Yukio wyznał Maho miłość. Nie miał problemów z tremą podczas japońskich czy amerykańskich koncertów. Z powodzeniem wystąpił na festiwalu Grateful Sound. Mimo tego odczuwał przytłaczający stres podczas nagrań. Mogliśmy zobaczyć to w trakcie prac nad maxi-singlem pod tytułem Human Fly. Następna sytuacja pokazuje, jak ważna była dla Koyukiego siostra Reya. I to nawet po niemalże rocznej rozłące. Tanaka dotrzymał bowiem słowa i 26 czerwca stawił się pod studiem Abbey Road na umówione spotkanie z Minami. Dziewczyna jednak nie przyszła. Mimo tego wokalista nie tracił nadziei. Wytrwale czekał pod budynkiem przez dobrych kilka godzin. Nie zważał na rzęsisty deszcz i chłód. Gdy minęła północ, Koyuki wrócił do hotelu. Parę lat wcześniej Yukio pewnie schowałby głowę w piasek, załamał i chciał lecieć do Japonii. Tym razem chłopak wziął sprawy w swoje ręce, zdecydował pojechać do Maho. Z Tanaki uszło jednak powietrze na widok Henry'ego, przyjaciela Minami. Zamiast skonfrontować się ze swoją dziewczyną, Tanaka uciekł, gdzie pieprz rośnie, co trochę burzy jego wcześniejsze, dojrzałe zachowanie. W Yukio wciąż tliły się zatem dawne, tchórzliwe nawyki. Zostały jednak zdominowane przez cechy pozytywne – wytrwałość i determinację. Koyuki długo nie mógł otrząsnąć się po spotkaniu z Maho. Pewna osoba mogła mu w tym jednak pomóc.
Tym kimś była Sayaka. Dziewczyna już od długiego czasu wykazywała zainteresowanie Tanaką, czego chłopak nie dostrzegał lub dostrzec nie chciał. Podczas letniego festiwalu Sayaka zdecydowała zagrać wabank. Wzięła Yukio za rękę. Biorąc pod uwagę pogorszenie relacji z Maho i zajście w jej mieszkaniu, Koyuki mógł odwzajemnić gest, zainteresować Sayaką. Tanaka tego jednak nie zrobił. Wciąż kochał bowiem Maho, mimo że ich związek znalazł się na zakręcie. Yukio mógł w łatwy sposób podbudować swoją wartość i poprawić nastrój. Był na to jednak zbyt wrażliwy, dobry, chciał żyć w zgodzie ze swym sercem, chociaż w głębi ducha cierpiał. Jak tu go nie kochać? Nieporozumienia i gorsze zachowania. Mimo wspaniałych cech charakteru, Yukio posiada jednak także pewną wadę, czyli nieumiejętność oceny niektórych sytuacji. Ucierpiała na tym relacja Koyukiego i Maho. Gdy w życiu Minami pojawił się Yoshito, początkujący aktor, Tanaka zaczął wątpić, czy Maho rzeczywiście jest nim zainteresowana, czy ich pocałunek miał dla niej jakieś znaczenie. Niepewność w tej kwestii zaburzyła osąd Tanaki. W efekcie doszło do dosyć nieprzyjemnego zdarzenia. Po ochłodzeniu stosunków z Minami, Yukio wybrał się z Izumi na szkolny basen. Tanaka zlekceważył jednak fakt, iż była to rocznica pamiętnej kąpieli z Maho. Zignorował również telefony od Minami. Nie pomyślał, że dziewczyna może chcieć go zobaczyć. Ostatecznie Maho nakryła Tanakę i Izumi na basenie, co doprowadziło ją do łez. Jest to żywy dowód, że Yukio nie był dziewczynie obojętny. Po całym zajściu Koyuki zachował się kiepsko, nie odezwał się bowiem do Maho, chociaż ewidentnie powinien. Nie porozmawiał także z Izumi. W efekcie żadna z dziewczyn nie przyszła na występ jego szkolnego zespołu. Z czasem coraz bardziej przekonujemy się, jak Tanaka nie ogarniał kwestii damsko-męskich. Gdy Yoshito powiedział mu przez telefon, że Maho jest pod prysznicem, Yukio nie wyłapał jawnej aluzji. Dodatkowo, zamiast wyjaśnić całą sprawę z Minami, Koyuki szybko zamiótł ją pod dywan. Gdyby chłopak się jednak wkurzył i powiedział Maho o zachowaniu Yoshito, mogłoby to mieć dla tercetu brzemienne skutki. Minami na pewno nie puściłaby takiego żartu płazem, a nawet zerwała kontakt z Yoshito. Wówczas relacja Maho i Tanaki stałaby się stabilniejsza. Brak reakcji ze strony wokalisty zdecydowanie w tym nie pomógł. Jednym z gorszych zachowań Yukio było zgubienie pieniędzy, które zarobił z myślą o opłacie nagrań pierwszego albumu. Jak można się było domyślać, chłopaki nie byli tym przesadnie uszczęśliwieni. Desperacka decyzja, by zagrać na wyścigach, też sprawiała wrażenie mocno wątpliwej. Tanaka przepuścił absolutnie wszystko. Co gorsza, były to pieniądze, które pożyczyła mu Maho. Osobiście spodziewałbym się po Yukio nieco więcej rozsądku. Pewne wątpliwości wzbudza też bierność Tanaki względem Chiby. Raper miał mu za złe, iż Yukio wspomniał Ranowi o jego głuchym bracie. Tsunemi zraził się do Koyukiego, nie chciał z nim rozmawiać, wręcz unikał. O dziwo, Tanaka nie próbował tego zmienić. Gitarzysta stanął z boku, jakby liczył, że sytuacja sama wróci do normy. Patrząc na wcześniejsze, pozytywne uczynki Yukio, jest to dosyć rozczarowujące. Gdyby Koyuki stanął naprzeciwko Chiby i wykrzyczał mu prosto w twarz, iż nie miał złych intencji, Tsunemi przestałby się pewnie gniewać. Tanaka jednak tego nie zrobił. W efekcie relacja między Chibą a Yukio pogorszyła się na kilka ładnych miesięcy. Ostatecznie Koyuki spotkał się z raperem, aby zażegnać konflikt. Można było oczekiwać, że Tanaka wyjdzie z inicjatywą znacznie wcześniej. Yukio parokrotnie działał pod wpływem emocji, silnego impulsu. Podobna sytuacja miała miejsce dzień przed występem na Avalonie, świadcząc o Tanace niezbyt dobrze.
Gdy Koyuki dowiedział się od Normana, przyjaciela Maho, iż Minami czekała na niego pod innym studiem, Tanaka rzucił wszystko i ruszył na spotkanie z Minami. Zapomniał, że następnego dnia gra przecież koncert, który może zaważyć o przyszłości Beka. Nie wziął pod uwagę, że coś może mu się stać lub na koncert zwyczajnie nie zdąży, co nieomal miało miejsce. Z drugiej strony Yukio znajdował się w tamtym czasie pod ogromną presją. Warunki Leona Sykesa wciąż zaprzątały jego myśli. Marzył o chwili wytchnienia. Poza tym Tanaka kochał Maho, bardzo za nią tęsknił, pragnął, aby ją zobaczyć. Koyuki przyzwyczaił nas jednak do odpowiedzialnych, nieegoistycznych zachowań, a wyprawa do Londynu taka nie była. Co innego, gdyby wokalista miał wówczas 16 lat. Yukio był już jednak dorosły, więc ciężko rozstawiać nad nim parasol ochronny. Badass Moments. Koyuki, jak na wspaniałego protagonistę przystało, posiada kilka kapitalnych zachowań. Zachowań, które podkreślają jego wartość lub stawiają go w zupełnie nowym, lepszym świetle. Do tej drugiej kategorii zalicza się następująca sytuacja. Przytłoczony swym szkolnym życiem, Yukio postanowił włączyć piosenkę Dying Breed przez szkolny radiowęzeł. W ten sposób pragnął podzielić się ze wszystkimi swoją muzyczną pasją i przez chwilę poczuć wolnym, niczym więźniowie w filmie Skazani na Shawshank. Mimo braku pewności siebie i przesadnej zachowawczości, Koyuki potrafił być spontaniczny oraz korzystać z uroków młodości. Najlepiej świadczy o tym kąpiel z Maho w Blasku Księżyca. Wydarzenie jest niezwykle ważne z także jeszcze innego powodu. To jedna z pierwszych sytuacji, kiedy Tanaka opuścił swoją strefę komfortu, dał porwać chwili i okazał zaufanie osobie spoza jego rodziny. Myślę, że wielu 14-latków chciałoby przeżyć coś podobnego, kąpać się nago z taką pięknością i wspólnie śpiewać ulubioną piosenkę. Lekcje pływania, które Koyuki pobierał przez całe lato u pana Saito, zaowocowały kolejnym z wielkich momentów. Yukio został złośliwie wybrany do udziału w zawodach pływackich i to w trzech różnych stylach. Hyodo i spółka liczyli, że Koyuki się ośmieszy. Nic z tych rzeczy. Tanaka zajął drugie miejsce w stylu motylkiem i w stylu dowolnym oraz zwyciężył w stylu grzbietowym. Po tym wyczynie klasa nabrała do niego szacunku, tym bardziej, że Yukio zdystansował dwóch kumpli Hyodo. Sukces nie przewrócił jednak Koyukiemu w głowie, co świadczy o jego dojrzałości. Kolejny badass moment jest nieco inny. Gdy Rikia zniszczył gitarową kostkę, którą Yukio otrzymał od Maho, w chłopaku coś pękło. Pomny wszystkich wcześniejszych upokorzeń, Tanaka rzucił się na Rikię, mimo że ten był od niego dwa, a może i trzy razy większy. Koyuki wykazał się tutaj ogromną odwagą i charakterem. Są sytuacje, kiedy zwyczajnie trzeba walczyć o swoje. Są też chwile, kiedy należy wytrzymać przytłaczającą presję. Takie zdarzenie miało miejsce podczas sekretnego koncertu The Dying Breed w klubie Akasaka Blitz. Matt Reed, wokalista zespołu, zachwycony głosem Koyukiego, zaprosił go na scenę. Tanaka miał okazję zaśpiewać swą ulubioną piosenkę, czyli Swimming B. Wyróżnienie, jakie spotkało nastolatka, było wprost niewiarygodne. Początkowo chłopak był przerażony, co jest absolutnie zrozumiałe. Yukio wytrzymał jednak presję i powalił widownię. Dzięki temu o Beku zrobiło się głośno. Jeden z największych wyczynów Koyukiego obserwujemy na festiwalu Grateful Sound. Zobaczywszy, iż na koncercie Beka stawiło się około 500 osób, Tanaka postanowił odłożyć na bok problemy zespołu i samotnie wyjść na scenę. Yukio chciał w ten sposób okazać szacunek widowni, spróbować ich zadowolić.
Mimo tego, że chłopaka zżerały nerwy, a na samym starcie popełnił błąd, zaczął grać I've Got a Feeling z repertuaru Beatlesów. Koyuki w najśmielszych snach nie przewidywał, że dołączą do niego kumple zespołu. Najpierw Sakurai, a następnie Taira, Ryusuke i Chiba. Każdy z nich był pod ogromnym wrażeniem zachowania Tanaki. Każdy z nich zrozumiał, ile znaczy dla niego Beck. Decyzja Koyukiego, by wyjść na scenę, pozwoliła zebrać razem wszystkich członków zespołu, wytworzyć magię, która przeszła do legendy festiwalu. Warto przypomnieć, że Yukio miał wówczas zaledwie 16 lat. Następny badass moment świadczy o moralnym kręgosłupie Tanaki, jego bezgranicznej miłości do Becka. Koyuki odrzucił bowiem propozycję Leona Sykesa, który zapewnił mu solowy debiut w Ameryce. Chłopak nie dał oczarować się pochlebstwom czy wspaniałym modelem gitary akustycznej. Yukio pragnął grać tylko i wyłącznie z Beckiem. Nie wyobrażał sobie innego scenariusza, nawet pomimo faktu, że zespół przestał funkcjonować. Decyzja Koyukiego jest tym bardziej godna podziwu, gdy spojrzymy na jego młody wiek. Zakładam, iż znaczna część jego rówieśników przystałaby na propozycję Sykesa, byle zyskać rozgłos. Tanaka został ulepiony jednak z innej gliny. Yukio potrafił niekiedy i grać z ogniem i wyjść z tej walki zwycięsko. W trakcie trasy po USA Tanaka poprosił Kevina z zespołu FVE, by mogli zagrać przed Beckiem. Wokalista liczył, iż w ten sposób Ray wróci i wystąpi na koncercie. Prośba Koyukiego była naprawdę zaskakująca, odważna oraz nawet nieco bezczelna. Kevin od początku nie stał bowiem po stronie Becka. Wezwał nawet prawnika, aby wykazać, iż chłopaki nie wypełnili warunków umowy, ponieważ grali w czwórkę, a nie piątkę. Tanaka udowodnił zatem, że gdy wymaga tego sytuacja, potrafi wziąć sprawę w swoje ręce. Potrafi być stanowczy i zagrać wabank. Podobną sytuację oglądaliśmy chociażby na Grateful Sound. Trzeba docenić również sam występ Tanaki. Chłopak ponownie opanował nerwy i wypadł znakomicie. Śpiewał z odpowiednią energią, jakby chciał zakończyć trasę w jak najlepszym stylu. Prawdziwy badass. Odwaga, poczucie własnej wartości i moralność to jedne z najlepszych cech Koyukiego. Każda z nich dała o sobie znać podczas rozmowy z Ranem. Tanaka odrzucił bowiem propozycję gnidowatego producenta, zlekceważył możliwość życia w luksusie, szanse na poznawanie różnych kobiet i ogromne pieniądze. Dla Yukio wciąż liczyło się granie z Saku, Rejem, Chibą i Tairą. Nie wyobrażał sobie, aby ktoś mógł ich zastąpić. Co więcej, nie wyobrażał sobie współpracy z Ranem, z człowiekiem, który sabotował działania Becka, który napsuł im tyle krwi. Koyuki posiada bowiem zasady, nie kieruje się pieniędzmi, jest uczciwy, a przede wszystkim wierzy w przyjaźń. Spotkanie z Ranem dowiodło, iż nic nie jest w stanie tego odmienić. Następny badass moment miał miejsce kilka tygodni później. Gdy Leon Sykes nakazał Tanace zagranie fragmentu nieukończonej piosenki Ediego, Yukio nawet nie zadrgała powieka. Nie dość, że chłopak bezbłędnie zagrał fragment, mając pistolet przy swej głowie, to na dodatek nakazał Leonowi ciszę. Ten popis brawury zdumiał nawet samego Sykesa. Gdyby tego było jeszcze mało, Yukio zapytał mężczyznę, czy pomoże Beckowi zagrać na Avalonie. Takie słowa mógłby powiedzieć Ryusuke, a nie Koyuki. Najwidoczniej igranie z ogniem udzieliło się również Tanace. Ostatecznie chłopaki wyszli ze spotkania w jednym kawałku, chociaż mogło być różnie. A Yukio udowodnił, iż potrafi trzymać ręce na wodze, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Podsumowanie. Yukio to postać wyjątkowa. Bardzo rzadko trafiamy na bohaterów tak ciekawych, budzących ogromną sympatię, posiadających tak sprzeczne cechy charakteru.
Tanaka przypomina oraz uczy, jak należy traktować ludzi, ile korzyści niesie pracowitość i wytrwałe podążanie do wyznaczonego celu. Jego motywacja oraz zaangażowanie mogą, a nawet powinny, stanowić inspirację dla młodych ludzi walczących o własne marzenia. Osobiście nie spotkałem bohatera, który tak bardzo zachęcałby do działania, jak właśnie Yukio. Krótko mówiąc, uwielbiam tego gościa. Jest moją ulubioną postacią ze świata anime. I tak już pewnie pozostanie.